Holandia. Wybuch w centrum testowania na COVID Holandia. Eksplozja w centrum testowania na COVID-19. W środę rano w centrum testowania na koronawirusa w mieście Bovenkarspel na północy Holandii doszło do eksplozji. Nikt nie odniósł obrażeń, poinformowała holenderska policja. Teren otoczono kordonem w celu zbadania sprawy. Bovenkarspel znajduje się 55 km na północ od Amsterdamu. Materiał wybuchowy musiał być tam umieszczony, powiedział Reutersowi rzecznik policji Menno Hartenberg, dodając, że eksplozję spowodowało coś metalowego. Nie wiemy jeszcze dokładnie, co eksplodowało. Sprawę muszą zbadać najpierw eksperci od materiałów wybuchowych, przekazał rzecznik. Zwrócił uwagę na fakt, że coś takiego nie zdarza się przypadkowo, to musiało zostać podłożone. Reuters zauważa, że incydent ten wydarzył się przed zaplanowanymi na 17 marca wyborami parlamentarnymi, które postrzegane są jako referendum w sprawie sposobu, w jaki rząd radzi sobie z epidemią koronawirusa. Według badań opinii publicznej Konserwatywna Partia Ludowa na Rzecz Wolności i Demokracji w VVD premiera Marka Ruttego prawdopodobnie uzyska najwięcej głosów. W styczniu ubiegłego roku podpalono ośrodek badań nad koronawirusem w rybackiej wiosce Urk, w pierwszą noc obowiązywania ogólnokrajowej godziny policyjnej od 21 do 4.30, wprowadzonej w ramach ostatniego rządowego lockdownu w związku z epidemią koronawirusa.